Przyjaciele, wszystko jest dobrze. Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu i wszyscy chcemy mieć coraz większy wpływ, tak? Jeśli chcemy mieć coraz większy wpływ i chcemy, aby nasz wpływ był skuteczny, musimy zadbać o wiarygodność w naszym życiu. Pamiętam, jak zaczęliśmy służbę, byliśmy w różnych kościołach i widziałam tam różne rzeczy. Wychodziłam widziałam kaznodzieni, którzy wychodzili i nie prezentowali tak naprawdę życia, mogę to dzisiaj powiedzieć. Gdzieś w głębi siebie czułam, że będę zupełnie innym człowiekiem, że chcę prezentować życie, że nie chcę w moim życiu się chować za poprawnością umowy, za jakąś taką, wiecie, zaczarowaną nogą, z której nic nie idzie. Co mieliśmy dzisiaj na uwielbieniu, to jest w jakimś stopniu zaprezentowanie życia. Wiecie, ostatnio oglądałam takie online z dużego kościoła, gdzie umarł pewien pastor i było to spotkanie upamiętniające i żałujące tego człowieka. Sama jak oglądałam, to się bardzo popłakałam, ponieważ lubiłam słuchać owego człowieka. Uważam, że był mega mądrym facetem i usługującym. Ale zobaczyłam pewną poprawność, na którą ja nie mam zgody ani w swoim życiu i nie mam też zgody, żeby ona miała miejsce u nas w kościele. Jest to poprawność mowy, za którą nic nie idzie. Nic. Nic. Zobaczyłam, że kiedy ludzie... Bo czemu w ogóle ludzie chowają się za poprawnością mowy? Chowają się za poprawnością mowy wtedy, kiedy nie doświadczają życia. Kiedy nie doświadczają życia, będą wychodzić i będą mówić różne rzeczy. A chodzi o to, abyśmy przekazywali sobie informacje z ducha do ducha. Bóg mi kiedyś dał takie słowo, kiedy mówiłam to do Niego, że chcę prezentować życie. Mówię, jak mam to robić? Bóg mi takie słowo dał, że grzech się nie zmienił, on jest wciąż taki sam. Demony się nie rozmnożyły. Zmieniła się architektura, ale ludzie dalej zmagają się z podstawowymi rzeczami. Kiedy ty w swoim osobistym życiu będziesz doświadczała wolności, tak? I będziesz o tej wolności mówiła ludziom, to ludzie będą doświadczali wolności. Wierzę w wartość duchową. Wiecie, dlaczego nasze uwielbienie tak wygląda? Dlatego, że chodzę z Bogiem i moje życie jest wiarygodne. Nie boję już się tak dzisiaj powiedzieć. Dlatego mamy standard uwielbienia. Pozwólcie, że będę mówiła mega szczere rzeczy. Jest z nami... Jak masz na imię? Michał. Michał chce grać na perkusji, tak? Teraz ci odpowiem. Muszę cię poznać. Rozumiecie? Musimy dalej utrzymywać standard. Wiecie, o co chodzi? Standard. Musi być wiarygodność. Ja muszę wiedzieć, że ty żyjesz życiem uwielbienia. W innych kościołach się tego nie robi. Rozumiecie? Przychodzi ktoś, widzi się talent i natychmiast się go bierze do uwielbienia. I mówi się, o jaki namaszczony człowiek, jak on pięknie gra. Ja mówię, ty widzisz to, a ja od niego czuję papierosy. I co? Ale on pięknie gra. Ja mówię, ale on nie żyje życiem uwielbienia. On nie żyje życiem uwielbienia. On nie przyjął osobistej wolności do swojego życia. A więc jak może stanąć na czele lewitów? Rozumiecie? Lewici pierwsi składają ofiarę. Pierwsi. My musimy być wiarygodni, żeby nie było z nami tak jak z tymi synami z Cewy. Tak? Że przychodzi człowiek zdemonizowany i mówi, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, a ciebie nie znam. Stąd wierzę w duchową wartość. Duchowa wartość.
I wiesz, ktoś może powiedzieć, to co? Nie jestem nic wart. Jesteś wart. Jesteś wart śmierci i zmartwychwstania Jezusa. On przelał za ciebie swoją krew. I gdybyś był jeden na tym świecie, to On by za ciebie umarł. Ale ja wierzę w wartość w duchu. Rozumiecie? Całe niebo i całe piekło, jak cię powącha, to wiedzą, kim ty jesteś. Wiecie, i my się tutaj nie schowamy za poprawnością słów. Często można wyrecytować piękne rzeczy i nie ma w tym życia. Ludzie wychodzą i są mega obciążeni materiałem. Wiecie, ale kiedy masz autentyczne przeżycie z Bogiem, kiedy wiesz, że wiesz, że wiesz, tak? I położysz na kogoś swoje ręce, nie musisz nawet się modlić. Po prostu położysz na niego swoje ręce i wolność będzie go przenikała. My musimy być wiarygodni, wiarygodni. Czemu, wiecie, my jako Kościół, ale jako Kościół jesteśmy młodymi ludźmi i często jest tak, że chcielibyśmy, ktoś na przykład się pojawia, usługuje w jakimś darze, ale generalnie gdzieś tam nie ufasz mu jeszcze, tak? Nie, czemu tak jest? Wiecie, że to jest dosyć naturalne. Dlatego, że my potrzebujemy się uwiarygadniać. Musimy się uwiarygadniać między sobą. I żeby to robić, potrzebujemy być w relacjach. Czy będziemy ryzykować w tych relacjach? Bardzo będziemy ryzykować w tych relacjach. My z Arturem ryzykujemy cały czas. Ryzykujemy w naszym życiu prywatnym, ryzykujemy w służbie i ryzykujemy w kościele. Ludzie mówią, czemu powołujecie do służby nieprzygotowanych ludzi. Ryzykujecie? Ryzykujemy. Ryzykujemy. Zawiedziecie się? W wielu przypadkach możemy się zawieść. W wielu przypadkach może się okazać tak, że uwolnimy moc nie w tego człowieka, który jest odpowiednim człowiekiem. I niestety stanie się, rozumiecie kim? Stanie się częścią zamieszania religijnego. My tego doświadczamy. Doświadczamy tego, że ktoś przychodzi, tak? Uwalniamy w niego moc. Człowiek tak naprawdę nie ma intencji bycia z nami dłużej, tak? I nie chce stać się domownikiem i uczestniczyć w pewnej takiej, jak gdyby, bryle, żeby mieć coraz silniejsze uderzenie, tylko chce przyjść często po jakąś promocję. Po jakąś promocję. Wypromuj mnie i dalej pójdę i będę indywidualistą. Tu nie ma miejsca na indywidualizm. W służbie jesteśmy indywidualistami. Każdy z nas. Jeśli Bóg cię powołuje do służby, to będziesz na pewno indywidualistą. Ja cię życzę tego z całego serca. Ale musimy się relacjonować. A żeby się relacjonować, to musimy być wiarygodnymi ludźmi. Ludźmi wiarygodnymi. Wiecie, pamiętam kiedyś byliśmy w takim kościele. Ja w ogóle obserwowałam to i w ogóle mówię, Boże, co to jest? W ogóle często jest tak, że ci sami ludzie powiedzą tę samą Ewangelię i jeden powie, rozumiecie? I ktoś stoi i słucha, a drugi mówi i w ogóle, wiecie, to jest tak, jakby ludzie przechodzą i w ogóle nie słuchają. Ja wierzę w wartość, to chodzi, czy ty jesteś w tym autentyczny, czy ty jesteś wiarygodny w tym temacie. Byliśmy kiedyś w pewnym kościele, człowiek przyjął, pastor kościoła przyjął kulturę funkcjonowania w tym kościele taką, wiecie, dla mnie mega przebudzeniową. Bardzo głośno śpiewał, modlił się w autorytecie, grał na gitarze tak, że mu zawsze struny pękały. W ogóle, no krzyczał w ogóle, ale ja mówię, jakoś tak stoimy tam i on mnie denerwuje. No mówię, ja też krzyczę. Chcę ci jeszcze dzisiaj powiedzieć taką rzecz, że bez twojej wiarygodności życia z Jezusem, kiedy będziesz podnosił głos, mogą się uwalniać demony. I pamiętam, że tam na tym miejscu właśnie uwalniały się demony. Jeden krzyczy i uwalniają się demony, a drugi krzyczy i uwalnia się namaszczenie. Czemu? Wartość. To jest wartość. Pamiętaj, w Jezusie jesteś mega wartościowym człowiekiem. Oddał za ciebie swoje życie. Ale pytanie, czy żyjesz tak, jak mówisz? Ja w ogóle uważam, że prawo głosu mają ludzie, ci, którzy żyją wiarygodnym życiem.
Ponieważ jeśli nie żyjesz wiarygodnym życiem, będziesz rzucał na ludzi ciężary. To tak działa, tak wygląda duchowa rzeczywistość. Nie będziesz w stanie przynieść żadnego duchowego przełomu do człowieka, jeśli nie żyjesz wiarygodnym życiem. Jesteśmy na tym spotkaniu, ten pastor strasznie krzyczy, bardzo krzyczy. Jest nowym kościołem w jakimś tam w tym mieście. Przychodzą, z uwagi na to, że jest to nowy kościół, przychodzą tam różni ludzie. Przyszli tam zielonoświątkowcy, ponieważ tam był duży kościół zielonoświątkowy. I pierwsze słowa, które on mówi, to mówi takie, że 90% zielonoświątkowców pójdzie do piekła. A ja w ogóle mówię, już nie przyjdą tu nigdy, mówię, pozamiatał, na dzień dobry zamiót w ogóle zamiót tymi ludźmi. Nie mam, wiecie, on się, wiecie co on zrobił? Zawzorował się na nas. Przyjął od nas jakieś, powyciągał z kontekstu, z różnych kazań, nasze teksty i w ogóle na pierwszym spotkaniu krzyczy do tych ludzi: masz mu! Nic się jeszcze nie zaczęło. On do nich mówi: masz władzę nad swoim pęcherzem, u nas w kościele nie wychodzi się siusiu, u nas się przemawia do swojego pęcherza. Ja w ogóle, my stoimy, ja w ogóle patrzę na to, mówię w ogóle, ale jazda w ogóle, do jednego człowieka przychodzi i mówi: dlaczego tak nie uwielbiasz? Pochutuj! Albo wylej okrzyk zwycięstwa. Wiecie, to było tak z ciała. To było takie cielesne, to wręcz uwalniało demoniczną atmosferę, to uwalniały się demony. On tak nie żył, on tak nie żył w swoim życiu, a więc to, co prezentował, było lewe. Pamiętam, że na tym spotkaniu modliliśmy się o ludzi i był taki, mieliśmy też ewangelizację na dworzu i był taki człowiek, o którego się modliliśmy potem w sali. Człowiek, który przyjechał do owego miasta, ponieważ był w 3-miesięcznym cugu, strasznie pił alkohol. Chyba minęło ze 2 lata, ja potem w ogóle, na Messengerze są takie wiadomości inne i ja weszłam w te wiadomości inne i odnalazłam, słuchajcie, bo chcę wam w ogóle to powiedzieć, że ludzie odczuwają życie, wiecie, my tutaj nie oszukamy. Jeśli chodzi o życie, to w ogóle nie oszukasz. Życie, my w ogóle, jakby człowiek wierzący rozpoznaje życie, antyżycie jest do trzaśnięcia, tak. Trzaskacie antyżycie. Życie, jak gdyby my chcemy życia, antyżycie jest tak do trzaśnięcia. I ten człowiek pisze do Artura taką informację, że dziękuję. Te 2 lata temu, kiedy pomodlił się Pan ze swoją żoną o mnie, przestałem pić i nie piję do dnia dzisiejszego, ale mówi, nie zapomnę, co tam się wtedy działo. Co ten facet robił, co on tam drobił, darł się i krzyczał i w ogóle grał na tej gitarze, rozumiecie? Choć był to człowiek, który prowadził ludzi. I teraz zobaczcie, Bóg chce, abyś ty był dla drugiego człowieka duszpasterzem. Nie ma tak, że ty jesteś wierzący i Bóg do ciebie ludzi nie posyła. To jest w ogóle nieprawda. Jesteś wierzący i każdego dnia spotykasz się z ludźmi i możesz im głosić Ewangelię. Pytanie, czy jesteś wiarygodny, czy twoje życie jest wiarygodne. My bardzo potrzebujemy wiarygodności. I teraz chcę poruszyć temat odrzucenia, ponieważ odrzucenie to jest, bo co nam w ogóle przeszkadza też w tym, żeby być wiarygodnymi? Żeby być wiarygodnymi, mega przeszkadza nam w tym duch odrzucenia. I posłuchajcie, duch odrzucenia to jest duch i jego się wywala przez władzę. Raz. Bierzesz go za łeb i go wyrzucasz ze swojego życia. Ale owy duch zostawia po sobie spuścizny, tak zwane dziedzictwo. Rozumiecie? Ja w ogóle wiem, że duch odrzucenia ma wiele twarzy. I chciałabym też, żebyście dzisiaj pozaglądali sobie w te rzeczy. Jeśli uważasz, że nie masz już problemu z duchem odrzucenia, to chcę ci dzisiaj rzucić wyzwanie, żebyś przyszedł z tym do Boga. W temacie ducha odrzucenia. Nieważne, czym jesteś związany. Czy liną, czy nitką. Czy kajdanem, czy złotym łańcuszkiem. Musimy być wolnymi ludźmi. W 100% wolnymi ludźmi, aby nasze życie było wiarygodne. Wiecie, my jesteśmy wiarygodnymi ludźmi. Często ludzie mówią, czemu za wami idą ludzie? Bo jesteśmy wiarygodnymi ludźmi. Tak jak mówimy, tak żyjemy. I pociągamy ludzi
do tejże wiarygodności. Czy to jest łatwe? Nie, to nie jest łatwe. Czy tą wiarygodność bierze się przez nałożenie rąk lub przez jednorazową modlitwę? Nie. Trzeba się zdecydować na wiarygodność. Bardzo tego potrzebujemy. Kiedy jest Kościół, który jest Kościołem przebudzeniowym, i coś wam powiem, my bardzo tutaj potrzebujemy, żeby u nas powstawały służby. Bardzo potrzebujemy, żeby u nas funkcjonowały dary służb, ale żebyśmy wzajemnie przyjmowali to słowo. Jeśli na przykład ktoś wychodzi i mówi, mam słowo od Boga, to ja muszę wiedzieć, że to jest prawda. A że nie to jest jakieś słowo, które jest wykrzyczane z odrzucenia. Tak jak Artur Czech na szkole powiedział, gdyby to wszystko, co zostało powiedziane, było prawdą, to już dawno by Jezus wrócił. Wiecie, ja się tym nie stresuję, ponieważ ja wiem, że to wszystko jest rozłożone w czasie, ale musimy postawić w naszym życiu na wiarygodne życie. To jest bardzo ważne. Diabeł poprzez cały czas, to jest religia i humanizm, on będzie nasze oczy kierował na zupełnie inne rzeczy. To tak jak na przykład dzisiaj, potańczyliśmy, coś zrobiliśmy, pytanie, czy tak zawsze? Nie. Zawsze tak, jak prowadzi Duch Święty. Nie zawsze tak. Zawsze tak, jak prowadzi Duch Święty. Wiarygodność jest bardzo ważna. W świecie, kiedy chcesz wziąć kredyt, to musisz być wiarygodnym człowiekiem. Tak? Jeśli chcesz wziąć kredyt, to musisz być wiarygodnym człowiekiem. Czyli musisz mieć zdolność kredytową. Nie pominiemy tych rzeczy. W ogóle o różnych rzeczach możemy mówić, ale nie pominiemy tego. Nie pominiemy tak naprawdę wiarygodności w naszym życiu. To jest siła, to jest autentyczność. Do wiarygodności przychodzą ludzie. Często dziwimy się, czemu ludzie, którzy chodzą po ulicy, nie są w żadnych wspólnotach, nie chcą się stać częścią wspólnoty, ale chodzą po ulicach i pociągają ludzi. Rozumiecie? Pociągają, na przykład, nie wiem, jest ktoś, chodzi, modli się, i on pociąga ludzi. I on tych ludzi uzdrawia. Czemu on to robi? Bo on jest w tym autentyczny. On jest w tym autentyczny. W czymś innym nie jest. Ale w tym, że chodzi i uzdrawia, jest autentyczny. To jest bardzo ważne. Jest opresja na to, żeby nie być autentycznym. Kiedyś Duch Święty do mnie powiedział tak. Chcesz zobaczyć prawdziwe oblicze człowieka? Tak. To przeciwstaw mu się. Chcesz zobaczyć prawdziwe oblicze człowieka, to mu się przeciwstaw. Ktoś na przykład przychodzi i mówi, chcę być w uwielbieniu. Nie chcesz. Powiem ci, czego chcesz. Chcesz tutaj mną porządzić. Miałeś problem z matką. I chcesz porządzić teraz mną. Proza życia. Jakże chrześcijanie uciekają od prozy życia. Ach, ubiorę się. Przyjdzie do mnie przebieraniec, przyniesie mi taką maskę. W ogóle przebiorę się i będę chodził w przebraniu. Przebranie bardzo ciąży. Ono ciąży. Kiedy będziesz chodził w swoich butach, wtedy ludzie będą to rozpoznawać i będą od ciebie czerpać. Chcę wam powiedzieć, że duch odrzucenia naprawdę ma wiele twarzy. Teraz ostatnio siedzieliśmy w kuchni. I ja tak mówię, kurczę, mam jeszcze jakieś takie minimalne lęki przed moim mężem. Mówię, nie wszystko mu powiem. I zawsze jak przed nim siadam, to mówię do niego, Artur, nie boję się ciebie. Kurczę, w ogóle skoro tak mówię, to znaczy, że gdzieś tam się jeszcze go troszkę boję. A że razem prowadzimy Kościół, ja też widzę różne rzeczy, więc chcę czasami do niego przyjść i coś powiedzieć. Ale zauważyłam to, że zawsze jak przychodzę, to mówię, ale nie boję się ciebie! Rozumiecie? Jakieś oblicze diabła. Jakieś oblicze diabła po prostu się pojawia. Czemu na przykład się go boję? A on mi tłumaczył.
Czemu się go boi? Dlatego, że w świecie bardzo emocjonalnie na mnie reagował. Nie tyle się boję jego, co się bałam, tak? Jego reakcji. Nie powiem, bo się boję reakcji. Boję się reakcji. Trzeba zaryzykować. Prawdziwe uzdrowienie będzie przychodziło wtedy, kiedy będziesz ryzykował. Musimy ryzykować. Nie wiecie, my nie dojdziemy do wiarygodności, jeśli nie zrobimy pewnych kroków i pewnych ruchów. Modlitwa, ona jest bardzo dobra. Ona jest bardzo dobra. Bez modlitwy nic się nie dzieje. Niebo nie działa, bo ziemia się nie modli. Rozumiecie? Ale sama modlitwa bez podejmowania decyzji nie działa. My musimy podejmować decyzje. Jeśli... Ja w ogóle wiem, że my możemy mieć, wiecie, tak zobaczcie, tak jak jesteśmy dzisiaj na tej sali, nie wiem ile siedzi osób, nieważne, 50, 60, wiecie, jaką możemy mieć siłę uderzenia? Siła uderzenia może być tak duża, bo to może być ogromna siła uderzenia. I tu nie o to chodzi, żeby wziąć Biblię i ją wyrecytować na ulicy. Wiecie, doświadczacie życia, wiecie, czym jest życie. Jeden wyjdzie i nie ma w tobie żadnego ruchu. Drugi wyjdzie i poruszy w tobie wszystko. Poruszy twoje serce, poruszy twoje emocje, poruszy cię, zainspiruje cię. To jest życie. To znaczy, że człowiek, ten, który mówi do ciebie, jest wiarygodny w temacie. On jest wiarygodny. Jest wiarygodny w tym, co mówi. Bo zaglądajcie w swoje życie. Żeby rzeczy się zwiększyły i żebyśmy nie uderzali na oślep i żeby nasze uderzenie było coraz silniejsze, często trzeba zaciągnąć ręczny, tak? I tak naprawdę wziąć się za pewne rzeczy w swoim życiu. Siła wyparcia jest bardzo duża. To jest bardzo... W ogóle my jesteśmy mistrzami świata, żeby powypierać różne rzeczy, wiecie, żeby je powypierać, żeby wyprzeć lęk, żeby wyprzeć odrzucenie i ubrać to w namaszczenie, ale odrzucenie to jest twój wróg, to nie jest Bóg. Odrzucenie to wróg, a nie Bóg. Z odrzuceniem trzeba się rozprawić. Nie mówię, że masz nie iść do przodu, ale zaglądaj. Inaczej nie będzie wiarygodności. A wiecie dlaczego? Dlatego, że odrzucenie cię gdzieś popchnie. Ono cię gdzieś popchnie. Potem z tego miejsca odrzucenia będziesz krzyczał. To nie będzie wiarygodne. Odrzucenie jest, ono jest silne. Ono jest wyczuwalne. Jego czuć, słychać. Ja na przykład, ja nie czuję te rzeczy. Ja w ogóle czuję te rzeczy, kiedy widzę, że komuś tak bardzo zależy, że prawie kupę w majtki robi, ja mówię, dobrze będziesz służył, jak ci na tym nie będzie już zależało. Wiesz, nie zależy mi, wtedy będę w tym dobry, wtedy, kiedy tak naprawdę mi nie zależy. Stać w świetle reflektorów. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. W uwielbieniu nie o to chodzi, żeby stać w świetle reflektorów. Uwielbienie to styl życia. Pamiętam, jak zadawałam sobie takie pytanie, bo Boże, czy w ogóle pójdzie ktoś za tym, co ja chcę zrobić? Pójdzie. Pójdzie jeszcze więcej ludzi. Bo za wiarygodnością pójdą ludzie. Pójdą. Pójdą ludzie. Będę ich inspirować, tak? Będę poszerzała grupę uwielbienia o standard. Nie o ilość, ale o standard. Chodzi o standard. Wszyscy chcemy tego standardu. Wiecie, wszyscy chcemy standardu. Czemu tak dobrze słucha się, bynajmniej ja, Hartur kiedyś powiedział, zawsze chciałem być Mahalicą. Ja wiem czemu. Wiecie, w ogóle jest coś takiego, że ten starszy człowiek, on po prostu wzbudza w tobie jakieś zaufanie. On ma jakieś przeżycie. On coś po prostu w sobie ma, tak? W ogóle ma jakieś doświadczenie życiowe. Dzisiaj ludzie są 2 lata w Bogu, wychodzą i opowiadają w ogóle historię, jakby byli 50 lat na misji. Ja mówię, skąd to wziąłeś? To jest odrzucenie. Jest ktoś 2 lata w Bogu i on wychodzi i mówi, jestem apostołem. Ja w ogóle mówię, Jezu, czy to my to wzbudziliśmy? Autentyczności nam potrzeba.
Potrzeba nam bardzo autentyczności. Do tego się dochodzi. Ostatnio słuchałam sobie mądrego człowieka, który mnie tam rozkomplikował trochę. Tak w ogóle nazwał w moim życiu różne rzeczy. Mówię, kurczę, tak, ja w ogóle w moim wzroście w życiu z Arturem, to ja w ogóle przeszłam przez piekło. Ja wylałam tyle łez, ja mówię, ja będę zawsze płakać. Tak mi chyba zostanie do końca życia. Cokolwiek on powie, to ja płaczę. Ja mówię, on tak zawsze będzie na mnie reagował. W ogóle, znaczy, jak gdyby wpływał. Szok, bo ja tak nie chcę. I tak jest z duchem odrzucenia. Artur mnie bardzo zranił. A ja aktem decyzji, kiedy poznałam Jezusa, postanowiłam, że Mu przebaczam. Ale proces uleczenia moich ran to był proces. I tak samo jest z duchem odrzucenia. Trzeba się wziąć za całą spuściznę i za całe dziedzictwo, które on przyniósł do naszego życia. I teraz wiecie, odrzucenie będzie krzyczało. Nie bierz się za to. Stracisz. Wyścigną cię. Ktoś cię prześcignie. Zajmie twoje miejsce. Nie zauważą cię. Będziesz niewidzialny. A może cię nawet wyeliminują z gry. Będziesz wyeliminowany. To jest wszystko głos z ziemi. To jest głos z ziemi, to jest głos diabła, który tak naprawdę chce, żebyś się przewrócił. To diabeł chce, żebyś się przewrócił. Bóg chce każdego dnia podnosić twoje życie. Wiecie, ja w ogóle mówię o swojej, ja powiem, wiecie, to w ogóle niewiele potrzeba. Naprawdę niewiele potrzeba. Życie ma to do siebie, że jeśli ty naprawdę jesteś wolny w jakiejś dziedzinie. My musimy w to wierzyć. Wcale nie chodzi o ilość wypowiadanych słów. Absolutnie. To chodzi o wiarygodność. Jezus się ucieleśnił. I kiedy się ucieleśnił, to zaczął wpływać na ludzi. Ucieleśnione słowo zaczęło wpływać na ludzi. Nie wpływał na ludzi jako duch, ale wpływał na ludzi jako ucieleśnione słowo. Chodził po tej ziemi w ciele i był wiarygodny. Jezus był wiarygodny. I to On jako pierwszy nawołuje nas do wiarygodności. I to jest temat, który wszyscy chcą w swoim życiu pominąć. Wiecie, kultura krzyczy, idź do służby, coś tam w ogóle rób. Rozpraw się z duchem odrzucenia. Pojedź z nim jak z dziką świnią. Weź go za łeb, wyrzuć. Powiedz, widzę wszystkie rany, które pozostawiłeś we mnie. Zaleczę każdą. Wezmę Boże Słowo. Podejdę praktycznie do wymiany krzyżowej. Nigdy nie stanę się częścią zamieszania. Będę zdrowy. I z tej perspektywy zdrowia będę wpływał na ludzi. Wiecie, że poprzez ducha odrzucenia nie jesteśmy w stanie prawidłowo zweryfikować naszego powołania. On nie pozwala, ponieważ coś, co jest w danym momencie wylansowane przez Boga, tak? Będzie dla ciebie takie, a chcę być w uwielbieniu, ja jestem do głoszenia. Ja to w ogóle patrzę na to, w ogóle mówię, ale jasna, w ogóle to tak działa duch odrzucenia. Natychmiast będziesz chciał być w miejscu, które promuje Bóg. A czemu Bóg jakieś miejsce promuje? Bo są tam wiarygodni ludzie. Bo są tam wiarygodni ludzie. Postaw w swoim życiu na wiarygodność. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Nie trzeba zakładać masek. Dlatego też modliłam się o to dzisiaj, aby poczucie bezpieczeństwa było waszym udziałem. Wiecie, ja czuję się bezpiecznie przy Arturze. Ja 8 lat służyłam Bogu poprzez to, że służyłam Arturowi. Zawsze to będę mówiła. Zawsze będę ciągnęła do standardu. Zawsze.
rozprawiłam się z duchem odrzucenia i z różnymi lewymi motywacjami w moim życiu. Zobaczyłam, że duch odrzucenia, pomimo to, że został wyrzucony, zostawił w mojej psychice jakąś pajęczynę. Musiałam się rozprawić z tą pajęczyną. Musiałam ją zerwać, podważyć, zastąpić prawdami Bożymi, pooglądać się w tym. Dać, aby w ogóle też przejść jakąś próbę w ogóle ogniową. Wiecie, że służba to jest odpowiedzialność. No to służyć sobie. Służba jest odpowiedzialnością. To odpowiedzialność. Nie służy się tak, że się bierze jakąś służbę, a potem jest jakaś inna służba, która jest promowana przez Boga i natychmiast ktoś przychodzi, który jest dotknięty duchem odrzucenia i mówi: a ja mam takie prowadzenie, że teraz chcę być tam. I za chwilę ktoś innego jest promowanego, a ja teraz dostałam takie objawienie, że ja teraz chcę być tam. Ja wiem. A kto teraz będzie prowadził to? Za co się wziąłeś? Ja? Ja mam co robić. W ogóle dobrze mi tu jest z wami. Z poczucia bezpieczeństwa. Słuchajcie, w ogóle my tu jesteśmy dla was. Bóg jest dla nas. Rozumiecie? I wszyscy, jak jedna pięść, mamy iść do tego świata, mając moc radować Go. Ja wiedziałam, że u nas będzie inaczej. Bierzcie się za ducha odrzucenia. To jest wróg, to nie Bóg. To nie jest Bóg. Zaglądajcie w swoje motywacje. To są, wiecie, to są rzeczy, które w religijnym kościele, w kościele, gdzie tak naprawdę zbudowany jest kościół z ludzi, jak gdyby, wiecie, często utalentowanych mega, tak? Ale ludzie, którzy nie żyją w ogóle tak naprawdę z Bogiem, nie żyją wiarygodnym życiem. I tam się idzie na takie spotkanie, wiesz, i wszystko jest piękne, wszystko jest ładne, ale jest w ogóle brak życia. Brak życia, nie doświadcza się tego życia. To znaczy brak wiarygodności. Ludzie tak naprawdę nie żyją tak, jak mówią. Nie żyją tak, jak mówią. Spychają w ogóle rzeczy ważne gdzieś na tył. Spycha się rzeczy ważne na tył. Bóg będzie ci w tym pomagał. My ci w tym będziemy pomagać. Zależy nam na jakości. Na jakości. To ważne. To jest bardzo ważne. Ja napisałam kiedyś na internecie, że pokuta, ona nie jest oznaką ludzi słabych. Pokuta jest bardzo szlachetna. Ona jest oznaką ludzi silnych. Pokuta jest oznaką ludzi silnych. Przytoczę moją teściową, która uważam, że jest zmieniona na obraz Chrystusa i na Jego podobieństwo. Kiedy, wiecie, bo jest coś takiego, że z teściową nie można żyć w zgodzie i z teściową nie można się porozumiewać. Ja z moją teściową, mogę powiedzieć z moją mamą, mam bardzo dobre porozumienie. Mamy dobrą relację. Ale jak się przyprowadziłam do domu, do Artura, to ona mi oddała autorytet. Ona powiedziała: ty jesteś gospodynią, i nigdy tego nie podważyła. Ty jesteś gospodynią tego domu. Wiecie, i jest w tym bardzo wiarygodna. Nie chodzi i nie pokazuje mi tam różnych rzeczy za plecami. Jeśli odkurzyła się albo coś, wiecie. Proste rzeczy. Prosta Ewangelia podniosła nasze życie. Czy cały czas potrzebujemy siły takiej, takiego powera, wiesz, ten power mnie w ogóle wyrwie z różnych rzeczy? Nie. Power cię wyrwał z piekła. Power cię wyrwał z piekła.
A teraz potrzebujemy zdyscyplinować nasze życie. Kiedy będziesz dyscyplinował swoje życie, tak? Kiedy będziesz żył w oparciu o to, co już wiesz, będziesz wiarygodnym człowiekiem. Kiedy przyglądam się na to wszystko, co się dzieje w Polsce, na te wszystkie ruchy. Wiecie, że ludzie mają zamieszanie w głowie? Mają zamieszanie. Często na przykład pytają, kogo mam słuchać? I ktoś na przykład powie, bo ja mówię, nas. A to jest arogancja. No i weź mu teraz powiedz w ogóle, wiecie, no. A jak ma być nas? Dlaczego? Ja mówię, no ale musisz spróbować. Jeśli nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. Ale teraz zobaczcie, ja nigdy bym nie chciała, aby z tego domu wyszło jakieś zamieszanie i nie wyjdzie. I nie wyjdzie. Ale musimy być wiarygodnymi ludźmi. Wiarygodność to nasza siła. Wiarygodność to nasza broń. Amen.